tutaj na pewno nie błysnę, bo poza osobami podpisanymi na płycie, czyli Citowicz-Szymański, więcej na temat poszczególnych osób, tylko właśnie co my uznajemy w dzisiejszych czasach za osobę. Więcej na ten temat powie Andrzej. Lecimy do Kairu. No dobra, kto stoi za Living Machine? Oczywiście ja i Patryk. Ale nie byliśmy sami w tej muzycznej przygodzie. Byliśmy częścią ekipy TuneCore. I z ich pomocą oraz ich własnym algorytmem AI do wokali stworzyliśmy coś, co, nie chwaląc się, naprawdę jesteśmy dumni i uważamy to za coś niezwykłego. Nasze instrumenty, nasze pomysły, nasze kompozycje plus wsparcie AI przy wokalach, to jakby muzyczny koktajl, który smakuje lepiej niż się tego spodziewaliśmy. Teraz filozoficzna zagwozdka. Co kryje się za tytułem Living Machine? To nie jest pytanie z kategorii, co autor miał na myśli, ale raczej co my wszyscy mamy na myśli, żyjąc w tym zwariowanym świecie. Living Machine to my, ludzie w tym technologicznym świecie. Jesteśmy jak te żywe maszyny, ciągle w ruchu, ciągle się aktualizujemy, ale wciąż szukamy tego, co najbardziej ludzkie, miłości, spokoju, sensu. To jak bycie smartfonem z sercem. Stale podłączenie, ale tęskniący za prawdziwym połączeniem. Może jesteśmy trochę jak ta płyta. Mieszanka człowieka i maszyny. Szukająca harmonii między bitami a biciem serca. W końcu, czy to nie o to chodzi w życiu i w muzyce? Znaleźć rytm między tym, co mechaniczne, a tym, co żywe. Living Machine, żyjąca maszyna, czyli tak naprawdę każdy z nas. Maszyna, która jest stworzona w tych czasach do pracy i pracuje po to, żeby przeżyć i żyje po to, żeby pracować. Niestety to jest takie błędne koło, które dotyka nas wszystkich, starych, młodych. W tym skomputeryzowanym świecie, który gna do przodu w tempie wariata, czasami trzeba za tym wszystkim nadążyć. Także myślę, że skojarzenie istoty ludzkiej, ułomnej z maszynami jest absolutnie na miejscu. Niestety zapominamy wszyscy, że w tym wszystkim, w tym całym gnaniu za pieniędzmi, za dobrobytem, gnaniu za coraz lepszą pracą i w wymiarze tej pracy, gdzie czasami nie mamy czasu podrapać się za przeproszeniem w tyłek, zapominamy o tym, że potrafimy kochać, zapominamy o tym, że warto czasami zatrzymać się, spojrzeć dookoła, posłuchać jak śpiewają ptaki, pójść z synem na spacer, wziąć córeczkę na lody. Myślę, że tak należy rozumieć ten tytuł, ja go osobiście tak rozumiem. Sama piosenka Living Machine, która była jednym z singli promujących płytę, mówi właśnie o tym, że jesteśmy takimi ułomnymi maszynami z bijącymi sercami, które powinny i potrafią kochać. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie czerpać radość ze słuchania tej całej płyty. I tak, starszy pan czyta czasami od czasu do czasu, bo to nam pomaga. Dzięki za wszystko, dzięki za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie.